Myślemy też po raz. Po 31 latach postanowił nas odwiedzić Andreas. Wszystko zaczęło się w czwartek na lotnisku w Balicach, skąd odebraliśmy Andreasa po locie ze Stuttgartu przez Warszawę do Krakowa. Przywitaniem nie było końca. Również nasz kot był bardzo podekscytowany nową osobą w domu. Andreas zresztą też zapał sympatią do naszego czworonoga. Skończyło się na tym, że razem spali. Ponieważ czasu nie było zbyt wiele, po wieczornym odpoczynku rano wybraliśmy się w pierwszą podróż na Górę Żar i do Wisły. Andreas oczywiście nie mógł sobie odmówić przyjemności z wyjazdu na skoczni imienia Adama Małysza, jak okazało się, później jest wielkim miłośnikiem skoków. Zwiedzaniu, oczywiście chwilę odpoczynku i obiad, a co mogą mieć obcokrajowcy w Polsce, jak nie żurek i pierogi. Zresztą Andreas żywił się tymi dwiema potrawami przez cały pobyt w Polsce. Następny dzień to całodniowy wyjazd do Zakopanego. Trochę sentymentalny, byliśmy tam z Andreasem 30 lat temu. Oczywiście zwiedziliśmy Gubałówkę, no jak przystało na Andreasa skocznie, i zjedliśmy żurek. Fajnie, fajnie, fajna pogoda.
Przy okazji wizyty Andreasa w Zakopanem Marzena zrealizowała swoje marzenie, to znaczy przejechaliśmy się do Różnej. Ostatni dzień pobytu to już zwiedzanie samego Oświęcimia. Zwiedziliśmy oczywiście rynek, okolice, osiedle. Również odwiedziliśmy moją mamę, którą Andreas koniecznie chciał zobaczyć. Trzy dni wizyty Andreasa w Polsce minęły bardzo szybko. Niestety Andreas musiał wracać do domu, ale myślę, że spotkamy się w przyszłym roku w jakimś kraju w Europie.